Wiedziałbym z tego. Dobrze, dziękuję profesor, bardzo za odpowiedź na pytanie internautów. Bardzo się pani tutaj wykazała. Ja tutaj bardzo, to pytanie od internautów było w mojej wypowiedzi bardzo pożyteczne, bowiem też nawiążę do pani wstąpienia do PZPR, bowiem w twórczości pana redaktora występuje taka postać sierżanta kolonialnego, który jest swojego rodzaju nadzorcą właśnie na tych koloniach i wypiera się swojej tożsamości, wypiera się wszystkiego, co swoje, wszystko, co swoje, to złe. Czy według pana nie jest, pani Senyszyn nie jest troszeczkę takim sierżantem kolonialnym? Znaczy, to jest moje pytanie. Do mnie jest pytanie o panią pana, profesor. O panią Senyszyn. I pani Senyszyn może się oczywiście odnieść. Pan w niezręcznej sytuacji i to jest pytanie, tak powiem, sprawa sumienia pani profesor, jak ona ocenia swoją. Ja rzeczywiście opisałem taki syndrom kolonialnego sierżanta, czyli mówiąc krótko i po rasistowsku, nikt bardziej nie gardzi czarnuchami niż właśnie taki czarny kapral czy sierżant w kolonialnej armii, któremu się wydaje, że jest czymś lepszym. I nie chcę tego adresować do jakiejś konkretnej osoby, tylko do tych postkolonialnych tak zwanych elit, które w Polsce mamy. Ja zaznaczam, że mówiąc elita, mówię o elicie w sensie technicznym, tak jak elitą PRL-u była nomenklatura. Elita nie znaczy w tym wypadku ci najlepsi, tylko ci, którzy rządzą, którzy obsługują państwo. Wystarczy poczytać Gazetę Wyborczą, żeby zobaczyć, ile tam jest bezustannego oburzenia na Polaków, że oni ciągle stukają jak dzikusy w te tamtamy i nie są Europejczykami, kiedy my już jesteśmy no prawie biali, już jesteśmy tymi podoficerami w Unii Europejskiej. I chodziło mi o opisanie tego syndromu ogólnego, a nie robienie tu tak, analizy właśnie, pani profesor. Tak, właśnie, pewne grupy, które na przykład oczerniają masz niepodległości, nazywają faszystami ich uczestników, wypierają się polskiej tradycji republikanizmu, wolnościowej tradycji i pani Senyszyn troszeczkę należy do takich grup. Nie, no, prosimy o pytanie. Ci, którzy nazywają tych, których nazywa się faszystami, to zachowują się prawie jak faszyści. No i stąd to skojarzenie.